No i co, jak ta orka idzie, widzę, że chyba trochę muszę jeszcze ten pług przestawić, żeby lepiej krył. Nie, no jest w miarę dobrze, ale troszkę faktycznie można jeszcze przeregulować go, tato. Dobra, to zaraz to zrobię. Ale pamiętaj, że musisz powoli uczyć się, żebyś sam umiał pług ustawić, bo co to za gospodarz, co nie umie, to popierdółka. Tobie jeszcze można wybaczyć, bo dzieciok jesteś, ale jak widzę naszych sąsiadów, niektórych to ja głębiej agregatem robię, niż oni orkę robią. Zeszłego roku Sławek, jak podorywkę nawet zrobił, to wyglądało, jakby talerzówką przejechał. No, albo sąsiad Andrzej czekał, aż deszcz popada, bo mu pług nie chciał wchodzić, deszcz popadał i dalej mu nie chciał wchodzić. Bo Andrzej to nie gospodarz i dlatego ty, drogi widzu, nie bądź jak Andrzej i nie czekaj z zakupem Farminga 25. Zapraszamy do zakupu na oficjalnej stronie Farminga, bo ceny i tak porównywalne i przy okazji nie zapomnijcie wpisać kodu partnerskiego widocznego na ekranie. Wszyscy, którzy kupią, na pewno będą lepszymi gospodarzami na wirtualnych farmach od Andrzeja, któremu pług nie wchodzi i sieje zboże z zamkniętym siewnikiem. Za każdy zrealizowany zakup pięknie dziękujemy, a tym, którzy będą kupować z naszym kodem, też z góry śliczne podziękowania. Być może tymi słowami tata wywołał uśmiech na niektórych twarzach, aczkolwiek niestety te sytuacje są wzięte z życia realnego. Czy na gospodarce, czy gdziekolwiek indziej zawsze znajdą się jakieś talenty. No i był taki właśnie jeden przypadek, że facet sobie siał elegancko pszenicę o zimą bodajże, coś takiego. No i zapomniał otworzyć siewnika i trochę się zdziwił, jak obsiał całe pola, a siewnik nadal pełny. I tak samo sytuacja z pługiem. Oczywiście mówimy tutaj o normalnych warunkach, a nie o jakiejś suszy stulecia, gdzie po prostu w polu jest skała. Tylko tak jak mówię, no normalna, wilgotna ziemia, wszyscy orali, no ale jeden gospodarz miał problem. A swoją drogą przy okazji jestem ciekaw, może ktoś z was, widzowie, też zajdzie o jakieś śmieszne wpadki związane z rolnictwem, więc czekam na takie wpadeczki w komentarzach, opisujcie, co tam się zadziało, chętnie się pośmiejemy, a jeśli nie, no to może ktoś tam też z sąsiedztwa na przykład coś takiego zaliczył, także wszystkie historie piszcie w komentarzu. No ale wracając tutaj już do naszej serii, no to jak widzicie, ja sobie orzę, tata ładnie pług ustawił, myślę, że dosyć szybko mi to pójdzie, ubywa ładnie, pole generalnie jest dosyć krótkie, więc jest tutaj więcej zawracania. Najlepsze są oczywiście takie długie kawałki, bo wtedy widać, że ubywa roboty i nie ma tych uwroci tyle. Oczywiście jesteśmy na kawałku, gdzie też ostatnio był rozrzucony obornik, no i teraz wiadomo, że trzeba go przyorać. No i jeszcze nawet nie wiem, bo tata mi nie mówił, co tu będziemy sieli, ale no wiadomo, wiosna jest, trzeba to jak najszybciej przyorać. I tak miało być to zaorane na zimę. Aczkolwiek właśnie obornika brakło, a już tutaj trochę składników brakuje, więc dlatego zostawiliśmy to na wiosnę, żeby trochę krowy wyprodukowały przez zimę oborniczka, no i tą ziemię trochę wzbogacić jednocześnie. 80 idzie jak wściekła, pług też dobrze już kryje, jest dobrze ustawiony jednocześnie, tata tam poprawił. No i co mogę powiedzieć tutaj więcej, nowy nabytek naprawdę robi robotę na gospodarstwie, teraz też jak takie jeszcze dosyć chłodne pory, to idealnie się pracuje, bo kabina dosyć szczelna, co prawda tutaj szyba obecnie uchylona, bo nawet już tutaj się aż za gorąco zrobiło, także jest mega. Nie będę was zanudzał kilkuminutową orką, także widzimy się za chwilkę. Elegancko, synu, poorałeś pod moją nieobecność, także jestem zadowolony. Idź sobie, zjedz obiad, odpocznij chwilę i pojedziesz jeszcze ciapkiem bronować po zimowych orkach. Ja zaraz łychę odepnę i ropy naleję akurat w tym czasie, jak będziesz jadł. No dobra, tato, to idę na obiadek. Synku, brony masz już podpięte, także możesz ruszać, ja też się biorę, bo muszę siewnik wyciągnąć i przejrzeć, a przede wszystkim pospawać. Musi być gotowy, bo na dniach będziemy owies siać. No dobra, tato, to ja jadę, będę bronował sobie tam powolutku. O, ja już znam te twoje powolutku. Pamiętaj, żeby te grudy dobrze porozbijać, bo jak nie popada, to będzie katorga, to potem uprawić pod zasiewy. Oj, no wiem, tato, przecież już nieraz bronowałem po orce. Ja wiem, że ty wiesz, ale ja dla swojego spokoju wolę ci przypomnieć, bo ty pamięć masz dobrą, ale krótką niestety. No nic nie majacze, bierzemy się do roboty, bo to jeszcze dni nie takie długie, więc ino patrzeć, jak się ciemno zrobi. No i ja już sobie tutaj bronuję ciapajdą, brony piąteczki oczywiście podpięte, także ubywa pola. No i co mogę powiedzieć, akurat jesteśmy tutaj na naszej nowej dzierżawie, oczywiście no nowej, nie nowej, bo to jest ta, która była w poprzednim sezonie jeszcze wzięta. To jest jedno tutaj z pól wziętych od pana Bogdana. Naprawdę ładny kawałek pola, naprawdę taki bardzo długi pas, można powiedzieć. Nietypowe pole, bo naprawdę od jednego końca do drugiego, żeby przejechać, to trzeba troszkę tutaj czasu poświęcić. Takiego kawałka jeszcze nie mieliśmy, więc coś nowego. Pole znajduje się tak naprawdę bardzo blisko naszej gospodarki, aczkolwiek żeby do niego dojechać, to trzeba jechać taką okrężną drogą. No i właśnie tata coś wspominał, że być może tutaj mamy akurat pola i zrobić taką dróżkę, aby przez nie sobie przejeżdżać i co prawda kawałek ziemi trzeba będzie
poświęcić w tym temacie, ale jednocześnie będzie znacznie, znacznie bliżej i tak jak ja bez prawka też sobie będę mógł tutaj na legalu jeździć. Aczkolwiek już kiedyś wam widzowie wspominałem, że naszej lokalnej policji widok dziecka na traktorze zupełnie nie dziwi. No i ja już tutaj ten kawałek skończyłem, jadę sobie dalej, trochę do pobronowania jest, ale bronowanie jak to bronowanie dosyć szybko idzie, dosyć szybko pola ubywa, tym bardziej, że tak jak wspominałem, brony piątki. Co prawda mogłem jechać 40, ale tata sobie tam 40 akurat wyciągnie właśnie siewnik, który tam trzeba pospawać, bo ten zegarniarz trochę tam się urwał, gdzieś tam coś tam jeszcze było do podspawania. No i trzeba przejrzeć, czy tam wszystkie te redliczki są w należytym stanie, bo nawet tata tam ma na zapas, więc jak coś to będzie wymieniał. I jesteśmy na ostatnim kawałku. Tata właśnie kazał mi jeszcze tutaj pobronować to pole, które wcześniej orałem. No i już w sumie sobie będzie tak, można powiedzieć, odpoczywać pod zasiew. Trzydziecha daje radę, mimo tego, że dosyć dużo jej depcze gazu, to jednak ani się nie gotuje, ani nic, także też jednocześnie zimą taki dosyć gruntowny przegląd przeszła. No i też zostały zlikwidowane wycieki, nie wycieki, więc no, maszyna śmiga i będzie śmigać jak najbardziej. Zakup też jak najbardziej udany. Ciekawi mnie, co w tym przyszłym teraz sezonie, który już w sumie się zaczął, tata planuje też dokupić na gospodarstwo, bo wiem, że na pewno jakieś zakupy będą, ale to już będziemy się dowiadywać na bieżąco. Części nowych nabytków, które też jednocześnie od pana Bogdana po likwidacji gospodarstwa zostały zakupione, jeszcze wam nie pokazałem, ale zrobię to oczywiście w najbliższych odcinkach. Z tego co wiem, te finanse też są w bardzo dobrym stanie i też jesteśmy zadowoleni z poprzedniego sezonu, bo dosyć dobre ceny nam tutaj, jak akurat na rolnictwo, wpadły. Także no, dlatego jednocześnie będziemy sobie mogli pozwolić na dalszy rozwój naszego gospodarstwa. Ciekawe, czy jakieś jeszcze hektary tata będzie brał, czy też nie, no bo w ostatnim czasie to naprawdę sporo tego doszło. Ale tak jak już było mówione bodajże chyba w poprzednim odcinku tej serii, no to gospodarze z naszej okolicy w ostatnim czasie masowo po prostu pozbywają się ziemi. Szczególnie są to mali gospodarze, no i jak ktoś chce się utrzymać, no to wiadomo, że musi brać i powiększać areały. No i co, pobronowałeś wszystko? Udało się bez żadnych niespodzianek? Tak, udało się wszystko tato ogarnąć, elegancko, pola pobronowane, także jest spokój w tym temacie. A ty coś tata jeszcze jedziesz w polu robić, bo widzę, że masz kultywator zapięty i nie wiem, czy będziesz u nas uprawiał, czy jak? A jadę jeszcze na zarobek do Mietka Kowalskiego, był dzisiaj akurat jak ty bronowałeś, no i już chcę, żeby uprawić te jego 40 arów i jutro owiec posiać. Trochę mi to czasowo nie pasuje, ale jak dziś uprawię, to jutro moment mu z wczesnego ranka zasieje. Kurczę, ten to się pali normalnie, jakby miał potężne hektary. 40 arów całej ziemi i już będzie szybko siał. Nikt jeszcze tutaj nawet widziałem, że z siewnikiem nie latał po wsi, a ten już... A no co zrobić? Cały czas mu ziemię obrabiam, to nie odmówię przecież, a przy okazji będę miał już go z głowy. No nic, ja jadę i jednocześnie pragnę podziękować za oglądanie. Jeśli dotrwałeś lub dotrwałaś do tego momentu, to napisz w komentarzu 30. Trzymajcie się i do następnego. Cześć.